Są takie elementy naszego wyglądu, które potrafią sprawić, że wyglądamy tanio. Nie chodzi jednak o to, że wyglądamy jakbyśmy miały mało pieniędzy albo jakbyśmy wydały mało pieniędzy. Używam słowa tanio w kontekście licho, marnie, tandetnie, kiczowato. Czasami możemy wydać bardzo duże kwoty, a mimo wszystko wyglądać tanio. Dzisiaj chcę zwrócić Waszą uwagę na 10 takich elementów, które często niekorzystnie wpływają na nasz wizerunek. Zaczynamy! Zanim opowiem o rzeczach, które potrafią zrujnować nasz elegancki wizerunek, chcę wspomnieć o jednej, która ma na niego korzystny wpływ zawsze. Chodzi o intelekt, o rozwijanie się, o czytanie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat, która umożliwia słuchanie audiobooków w każdym miejscu o dowolnym czasie. BookBeat jest partnerem moich odcinków bardzo często i jestem z tego powodu bardzo dumna, bo jest to aplikacja, której prywatnie używam od bardzo, bardzo dawna i zawsze, gdy publikuję tego typu odcinki, to umieszczam tutaj screen z mojego rachunku bankowego, który potwierdza, że ja rzeczywiście tej aplikacji prywatnie używam i nie wyobrażam sobie dziś życia bez niej. Na książki papierowe często brakuje mi czasu. Wieczorem, gdy kładę się do łóżka, to już trudno jest mi się skoncentrować, a dzięki aplikacji BookBeat mogę słuchać książek wtedy, kiedy nie mogłabym wziąć tej papierowej do ręki. W komunikacji miejskiej ja bardzo często korzystam z transportu publicznego, w drodze do pracy, na spacerze, czy nawet tutaj, będąc w moim biurze, gdy realizuję zawodowe obowiązki, takie, które nie wymagają mojego skupienia, zaangażowania takiego mentalnego. Wtedy odpalam sobie aplikację, włączam nową książkę i dzięki temu nie jestem aż tak bardzo w tyle, mimo że wciąż jest masa tytułów, które oczekują na przeczytanie. Jeśli nie znacie jeszcze BookBeata, to mam dla Was kod rabatowy, dzięki któremu będziecie mogły wypróbować aplikację przez 30 dni zupełnie za darmo. Mój kod to Aleksandra P, ale w opisie do tego filmu umieszczę jeszcze bezpośredni link, którego możecie użyć, by się zarejestrować. Podczas rejestracji będziecie musiały podać dane karty, z której w przyszłości ewentualnie będzie pobierana płatność. Jeśli jednak zrezygnujecie z subskrypcji, nie będziecie chciały płacić, nie będziecie chciały przedłużać tej subskrypcji po okresie próbnym, to żadna płatność nie zostanie pobrana. Ja wypróbowałam to rozwiązanie, bo gdy zaczynałam używać BookBeata jeszcze długo, długo przed podjęciem współpracy tutaj na kanale, to na początku zrezygnowałam, też użyłam takiego kodu rabatowego od Life Managerki, o ile dobrze pamiętam, i po 30 dniach stwierdziłam, że zrezygnuję, ale bardzo szybko postanowiłam wrócić. W ten sposób jednak wiem, że faktycznie żadna płatność nie jest wtedy pobierana. W BookBeacie znajdziecie książki w bardzo różnych gatunkach. Ja już wielokrotnie polecałam Wam tytuły, na przykład Dior albo Coco, o Coco Chanel, albo o rodzinie królewskiej tytuły też polecałam, ale teraz słucham czegoś zupełnie innego. Uznałam, że nie zawsze książki, których słucham albo które czytam, muszą być w jakiś sposób rozwijające. Bo na przykład książki o rodzinie królewskiej przydają mi się w pracy do tworzenia dla Was treści, czy książki o Diorze, czy o Coco Chanel też poszerzają moją wiedzę. Uznałam, że warto czasami posłuchać książek, poczytać też książki, jeśli mówimy o papierowych, tylko dla takiej przyjemności i zaczęłam słuchać książki pod tytułem Będzie bolało. Niedawno obejrzałam serial o tym tytule i wrzuciłam informację o tym serialu na mój Instagram. Otrzymałam wtedy wiele wiadomości, że książka jest lepsza, więc zaczęłam jej słuchać i faktycznie jest bardzo dobra. Zobaczyłam, że ten sam autor ma jeszcze kilka książek, które dostępne są w BookBeacie, więc są one w kolejce i na pewno na nie zerknę. Tytułów w BookBeacie jest jednak bardzo wiele. Są kryminały, są biografie, są książki z rozwoju osobistego, są książki w języku angielskim, więc jeśli chcecie ćwiczyć język, to też BookBeat Wam w tym pomoże. Gorąco jeszcze raz BookBeata polecam, nie po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni, bo to jest współpraca, o której naprawdę chyba każdy marzy, móc polecać narzędzie, które jest tak użyteczne, tak rozwijające i z którego prywatnie naprawdę bardzo często się korzysta, bo ja BookBeata słucham dosłownie codziennie. Ale teraz przechodzę już do tematu odcinka, czyli do treści, po które faktycznie kliknęłyście w miniaturę dzisiejszego odcinka. I pierwszą taką rzeczą, która sprawia, że nasz wygląd zaczyna wyglądać nieco kiczowato, to są sztuczne rzęsy. Nie oznacza to jednak, że sztuczne rzęsy jako takie, czy przedłużane rzęsy jako takie zawsze są złe. Chodzi o wyczucie i umiar.
w elegancji zawsze chodzi o harmonię, o to, by to wszystko do siebie pasowało i by nie wyglądało sztucznie. Bardzo rzadko widzę na kobietach rzęsy, które patrząc na nią zastanawiam się, czy one są sztuczne, czy ona ma tak piękne swoje rzęsy. I to są dobre, sztuczne, przedłużane rzęsy. Zdecydowanie częściej widzę jednak dziewczyny i kobiety, które mają tak wiele doklejonych, przedłużonych rzęs, że ich oko właściwie się zamyka. To wygląda bardzo źle i nie ma nic wspólnego z elegancją. Bardzo łatwo jest w takich ingerencjach przesadzić. Na początku przedłużamy rzęsy, gdy po raz pierwszy to robimy tylko odrobinę, ale przyzwyczajamy się do tego efektu i coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No i to jest niestety ten problem, że w pewnym momencie się zatracamy. W elegancji dążymy do jak najbardziej naturalnego wyglądu. Jeśli więc decydujecie się na przedłużanie swoich rzęs, to dbajcie o ten balans, o ten efekt. Zapytajcie kobiet z Waszego otoczenia, jak to wygląda, czy widzą, że macie przedłużone rzęsy, czy nie. Czasami nasze spojrzenie nie jest obiektywne, bo po prostu przyzwyczajamy się do pewnego wizerunku. Takie dodatkowe, sztuczne, najczęściej doklejane rzęsy dobrze sprawdzają się przy makijażach wieczorowych. Wychodzimy gdzieś wieczorem, chcemy wyglądać wyjątkowo, robimy cięższy makijaż i wtedy te cięższe rzęsy też potrafią się w niego wkomponować. Ale codzienny, dzienny makijaż powinien być zdecydowanie lżejszy, dlatego zwróćcie uwagę na to, jeśli przedłużacie rzęsy, jak one wyglądają. Ja takie dramatyczne więc, dla mnie rzęsy, miałam na sesjach zdjęciowych. Gdy realizuję jakieś sesje, na których wyglądam zresztą naturalnie, później na zdjęciach, to makijażystka dokleja mi faktycznie tych kępek bardzo wiele. Oko mi się właściwie nie otwiera w pewnym momencie, mam wrażenie, że zaraz mi się zamknie i już tak zostanie, ale to się dzieje tylko na potrzeby sesji zdjęciowych, bo flesze błyskające po prostu niwelują ten efekt. Widzę jednak, gdy patrzę na siebie w lustrze, że wygląda to źle. I Was też na taki efekt bardzo mocno uczulam. I drugą rzeczą, która sprawia, że wyglądamy tanio i też łączy się ona z tym, ten efekt łączy się z tym, że w pewnym momencie po prostu zatracamy się i tracimy kontrolę, przestajemy być obiektywne. Takim drugim elementem są powiększone usta. To jest dzisiaj plaga. My w tych ustach, które powiększamy jako kobiety, dążymy do efektu dziecka. Gdy dziecko się rodzi, to ma takie bardzo mocno wyciągnięte, takie duże usteczka, które tak wystają, robi się taki dzióbek. Z wiekiem jednak, z czasem te usta stają się mniejsze, charakterystyczne już później dla większego dziecka, później dla dorosłego człowieka i dalej, gdy się starzejemy, usta stają się faktycznie coraz mniejsze. Często tak się dzieje, niewiele osób ma w naszym tutaj regionie geograficznym niewiele osób ma takie duże, faktycznie soczyste usta naturalnie. Nie chcę Wam powiedzieć, że jakakolwiek ingerencja w te usta jest zła. Czasami faktycznie wyrównanie, dodanie symetrii tym ustom, czy ich delikatne powiększenie może pozytywnie wpłynąć na nasz wygląd, ale znów kluczem jest delikatnie. Jeśli w pewnym momencie robi nam się taki kaczy dziubek, to nie ma to nic wspólnego z elegancją. I taki tani, tandetny efekt możemy uzyskać, powiększenie ust możemy uzyskać też makijażem, co jest bardzo częstym błędem. Nie każda kobieta decyduje się przecież na powiększenie ust u lekarza medycyny estetycznej. Czasami staramy się ten efekt osiągnąć makijażem i robimy to bardzo niewprawioną ręką, przez to dorysowujemy sobie usta takie wielkie na pół twarzy i wygląda to komicznie, już nawet nie tandetnie. Używamy też kolorów pomadek, które są bardzo zdradliwe. Jednym z takich kolorów jest czerwień. Gdy malujemy usta na taką żywą, prawdziwą czerwień, to one muszą być naprawdę perfekcyjnie umalowane, by wyglądały ładnie, elegancko, byśmy wyglądały tak z klasą. Czerwień nie wybacza. Takie intensywne kolory nie wybaczają. I dlatego moim zdaniem one nie nadają się na co dzień, bo nie jesteśmy w stanie aż tak kontrolować tego naszego wyglądu. Rano szybko się malujemy, poprawiamy, w pracy może coś zjemy, jakąś tłustą potrawę, to wszystko się zaczyna rozlewać i wyglądamy trochę jak małe klauny. Zwracajcie uwagę na to, jak wyglądają Wasze usta. Jeśli decydujecie się na jakąś ingerencję, to z głową, rozsądnie, też to ma być taki efekt, czy to są jej usta? Czy coś z nimi zrobiła?
to nie może być oczywiste. Mniej znaczy w elegancji więcej. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wspomnieć, mówiąc o ustach. Usta przykryte podkładem wyglądają źle. Usta, których nie widać, które po prostu malując twarz, używając podkładu, też zamalujemy i później tego podkładu nie zmyjemy, też wyglądają źle, więc zwracajcie na to uwagę. Kiedyś był taki trend niewidocznych ust, ale jak wiecie już z pewnością z mojego kanału, elegancja nie polega na przestrzeganiu trendów i na podążaniu za nimi, tylko takim umiejętnym dobieraniu ich do siebie, i te usta w podkładzie na większości z nas nie będą dobrze wyglądały. Trzecim elementem, który dla mnie w ogóle jest takim ukoronowaniem tandetnego wyglądu, są tipsy i w ogóle takie przesadnie przedłużone paznokcie. Elegancja zawsze dąży do naturalności i dlatego najbardziej eleganckie paznokcie to właśnie paznokcie naturalne, ale bardzo zadbane. Eleganckie są też paznokcie, które są zbliżone do naturalnych, czyli paznokcie w kolorze rozbielonego różu czy nude. Nie wszystkie kobiety chcą się do tego ograniczać. Niektóre kobiety lubią dłuższe paznokcie z wzorkami. No, dlaczego nie? Tutaj jednak też trzeba zachować zdrowy rozsądek. Jakiś czas temu otrzymałam na Instagramie pytanie o to, czy French manicure jest elegancki, czy nie. Odpowiedziałam, że to zależy, bo ten jest elegancki, ale ten już nie. I właśnie takie paznokcie mam na myśli. Gdy widzę kobietę z tak długimi paznokciami, to właściwie już są szpony, to zastanawiam się, jak ona w ogóle wykonuje podstawowe czynności. Takie paznokcie będą bardzo mocno odwracały uwagę od tego, co macie do powiedzenia, od innych elementów waszego ubioru czy waszego wyglądu, bo naprawdę nie da się nie zwracać na nie uwagi. Kluczem do sukcesu i kluczem do elegancji jest umiar i będę to powtarzała w tym filmie bardzo, bardzo wiele razy. Tutaj też lubimy się zatracać, bo raz delikatnie przedłużymy paznokcie, później jeszcze mocniej i jeszcze mocniej. Nie, powinnyśmy dążyć do naturalnego efektu. Nie oznacza to, że musimy w ogóle zrezygnować na przykład z paznokci z hybrydy, ja mam hybrydy na paznokciach praktycznie zawsze, czy z paznokci żelowych. To są udogodnienia, które pomagają nam łatwiej osiągać ten elegancki wygląd, bo na przykład paznokcie tak łatwo nie odpryskują. Mnie lakier zwykły na paznokciach, a próbowałam i moja kosmetyczka próbowała już chyba wszystkiego, odpryskuje po 2 godzinach. Tylko hybryda, jeśli nie mam naturalnych paznokci, takich bardzo zadbanych, sprawia, że te dłonie wyglądają bardzo ładnie, że ja się dobrze czuję, że nie próbuję tych dłoni ukrywać. Wiem, że żelowe paznokcie też potrafią tak wyglądać, jeśli są ładnie zrobione, jeśli ich wygląd jest jak najbardziej naturalny. To już nie muszą być takie grube paznokcie, jak to kiedyś, jak często to kojarzymy, bo tak było kiedyś. Dzisiaj te paznokcie potrafią być naprawdę cienkie i wyglądać bardzo ładnie. Ale jeśli wyglądają tak, to naprawdę trudno mi jest zrozumieć, że ktoś twierdzi, że to może wyglądać elegancko. Nie. To może sprawić, że cały wasz wizerunek będzie tani. Publikuję ten film w połowie marca, więc problem, o którym będę chciała teraz powiedzieć, błąd, o którym będę chciała teraz powiedzieć, za moment rozleje nam się po prostu na ulicach. A mam na myśli przesadną opaleniznę. Pamiętajmy, że każdy kolor skóry jest tak samo dobry i tak samo elegancki. Czy jest to skóra bardzo jasna lub bardzo ciemna, ale jest naturalna, to jest ona tak samo elegancka i tak samo dobra. Jeśli jednak przesadnie się opalamy, oddalamy się bardzo mocno od tego swojego naturalnego koloru skóry, to z każdym tonem zaczynamy wyglądać coraz gorzej, bo widać, że nie jest to nasza naturalna ciemna karnacja, tylko że jest to opalenizna. O przesadnie opalona skóra bardzo szybko się starzeje, ona też jest często wysuszona, pomarszczona. Skóra opalenizna po solarium jest widoczna, to jest taki efekt, taki solara. Ja pamiętam, jak chodziłam do gimnazjum, a tak, ja miałam to nieszczęście, że chodziłam jeszcze do gimnazjum, że wtedy rzeczywiście chciałyśmy się opalać i ja też próbowałam to robić i chciałam mieć taki kolor skóry, przecież byłoby super być aż tak opaloną. Niestety ja mam bardzo jasną karnację i u mnie każda próba opalania kończy się poparzeniem słonecznym, dlatego już się nauczyłam rozumu i nauczyłam się doceniać swój jasny kolor skóry i po prostu lubić siebie w tym kolorze skóry. Was też gorąco do tego zachęcam.
Ja generalnie unikam promieni słonecznych, bo jestem na nie wrażliwa, a po drugie wiem, jak działają w ogóle na skórę. Chciałabym jak najdłużej zachować ten zdrowy i młody wygląd skóry. Rozumiem jednak, że część z Was może chcieć się opalać na wakacjach, poleżeć sobie, być taką muśniętą słońcem. I muśnięcie słońcem, taka naturalna, powiedzmy zdrowa opalenizna, będzie wyglądała pięknie latem. Wygląda się pięknie w takiej opaleniźnie. Ja podziwiam kobiety, które tak wyglądają. Ale znów zachowajcie umiar i zdrowy rozsądek. Czasami nawet nie słońcem osiągamy taki przesadny efekt, ale na przykład opalaniem natryskowym, gdy dobrany zostaje nam kompletnie nienaturalny kolor. To wszystko się nie łączy, bo nasz kolor skóry koresponduje też na przykład z naszym kolorem włosów, kolorem oczu, pigmentem, jaki mamy w skórze. No, takimi elementami, z którymi po prostu nic nie jesteśmy w stanie zrobić. I przesadna taka opalenizna z solarium bardzo będzie utrudniała dążenie do tej elegancji. Przez całe wieki kobiety z wyższych sfer chroniły się przed słońcem i kapeluszami, i parasolkami, by przypadkiem się nie opalić. To mówi się, że to dopiero Coco Chanel wprowadziła modę na opalanie. Ta moda przetrwała, nadal się opalamy, ale róbcie to naprawdę ze zdrowym rozsądkiem. Ze zbyt mocną opalenizną, z pragnieniem posiadania ciemniejszej cery łączy się też piąty element, który sprawia, że wyglądamy kiczowato. I mówię o za ciemnym podkładzie. Ja doskonale pamiętam, gdy byłam nastolatką, miałam, nie wiem, 14-15 lat i podkradałam mojej mamie pierwsze kosmetyki. Pamiętam, jaki podkład wtedy na siebie nakładałam. To jeszcze były takie podkłady w tubce, pamiętam w kolorze 3, żeby był tak porządnie pomarańczowy i tak ślicznie mi się to wszystko odcinało. Tutaj byłam pomarańczowa na twarzy, a na szyi byłam biała, jasna, bo taki jest naturalny mój kolor skóry. Dorosłam, nauczyłam się prawidłowo dobierać odcień podkładu i Was też do tego zachęcam. To robi ogromną różnicę. Odcinający się podkład widać. Nawet jeśli zamalujecie sobie cały dekolt, by też był taki ciemny, to zostaną Wam na przykład dłonie, które widać, że są w innym kolorze. Latem większa część ciała jest odsłonięta. To mogą być ręce, to mogą być nogi. Po prostu to nie będzie się zgrywało. Zbyt ciemny podkład jest wielkim grzechem elegancji, ale sporym grzechem jest też zbyt jasny podkład, który daje nam po prostu taki efekt ducha. Z tym możemy się często spotkać na wakacjach albo w ogóle latem, gdy słońce mocno świeci, promienie już dotknęły naszej skóry i ten odcień się zmienił, a my jeszcze nie zdążyłyśmy wymienić podkładu. Wtedy twarz jest jaśniejsza, reszta ciała jest ciemniejsza i też nie wygląda to za dobrze. Czasami jest tak, wiele kobiet robi tak, z tego co słyszę i co piszecie mi na Instagramie, że opalają resztę ciała, a twarz po prostu chronią bardzo mocnym filtrem i wtedy ta twarz zaczyna mieć jaśniejszy kolor i dopiero trzeba dopasować ciemniejszy podkład, by to wszystko się wyrównało. No wtedy używanie ciemniejszego podkładu ma sens, czy używanie jakiegoś ciemniejszego kremu koloryzującego, ale nie w przypadku innej możliwości, czyli nie ciemna twarz, jasne ciało albo jasna twarz, ciemne ciało. Harmonia. Jeszcze raz wrócę do słowa harmonia, bo ono tak pięknie współgra z elegancją. Szósty i siódmy element będą związane z włosami, a ten szósty to element, na którego punkcie ja mam dosłownie obsesję, a chodzi o tłuste włosy. Ja mam na tym punkcie naprawdę obsesję. Ja myję włosy codziennie. Nienawidzę u siebie jakichkolwiek oznak przetłuszczenia włosów. W ogóle moja skóra dość mocno się przetłuszcza, to jest jej naturalna cecha, próbowałam naprawdę wszystkiego. Wiecie, że ja bardzo mocno dbam o włosy i zależy mi na ich dobrostanie, ale mimo wszystko, wiedząc, że ona dość mocno się przetłuszcza, nie chcę oznak przetłuszczających się włosów, więc co rano wstaję i z bólem serca te włosy myję, żeby wyglądały świeżo. Aż takiej obsesji nie trzeba mieć, czasami w ten kolejny dzień przed kolejnym myciem wystarczy związać włosy w kucyk i to wszystko zaczyna ładnie wyglądać, ale takie przetrzymanie włosów do mycia, czy jakiś taki mniej świeży, ale jeszcze nie tłusty wygląd, może trwać jeden dzień, ale nie kolejne 3, 4, 5, bo nie chce nam się umyć włosów. Taki stan rzeczy może się utrzymywać, gdy na przykład jesteśmy chore albo gdy potrzebujemy jakiegoś odpoczynku. To jest normalne, że czasami musimy po prostu odpuścić, zaszyć się w łóżku z serialem czy z książką i kompletnie nas nie interesuje to, jak wyglądamy. I to jest w porządku. Do czasu, dopóki to są sporadyczne sytuacje, wyjątkowe sytuacje, a nie staje się to większą częścią naszego życia i nie wygląda tak właściwie każdy nasz dzień. Nie da się być elegancką kobietą z tłustymi włosami.
Po prostu się nie da. Wyglądamy wtedy na brudne, na jakieś takie niezadbane. Ja często mówię o tym, że na przykład nie trzeba nosić makijażu. Ważne, żeby nasza cera pozostawała czysta, bo dużo gorzej wygląda niezmyty albo niestaranny, właśnie za ciemny makijaż, niż taki nasz naturalny wygląd. I tak samo jest z włosami. Nie zawsze trzeba je finezyjnie upinać czy czesać. W momencie, w którym one będą czyste, to już będzie ten poziom wyżej. Już nie osiągniemy takiego bardzo tandetnego efektu. Ja sobie teraz w głowie łączę to wszystko, o czym powiedziałam, czyli te tipsy, sztuczne rzęsy, powiększone usta, tłuste włosy. Klasa sama w sobie. Uderzyłam o wieszak, który tu mam. Przepraszam Was. I siódma rzecz, powiedziałam, że też będzie związana z włosami i tutaj często chcemy aż za bardzo o siebie zadbać, a mówię o doczepach. Podobnie jak przy sztucznych rzęsach czy przy powiększonych ustach. Nie chodzi o to, że w ogóle ma tego nie być, ale doczepów nie może być widać. Ja nie mogłabym mieć doczepów, dlatego że ja bardzo lubię się bawić włosami, przeczesywać sobie je gdzieś, tu sobie poprawię taki odruch. Wiem, że dotykanie skóry głowy i włosów też wzmaga przetłuszczanie, no ale tak już mam. Ale gdybym miała doczepy, to bym jednak nie wpadała i istniałyby spore szanse, żebym je naruszyła. Jeśli nosicie doczepy, bez względu na to, jakie to są doczepy, to zróbcie wszystko, żeby nie było ich widać. Jeśli już włosy Wam odrosły, wymieńcie doczepy, pójdźcie do fryzjera. Jeśli decydujecie się na taką inwestycję, jaką są właśnie doczepy, to musicie mieć świadomość, że by wyglądać elegancko, będziecie musiały o to bardzo mocno dbać i często wydawać kolejne pieniądze. To jest coś za coś. Widoczne doczepy wyglądają bardzo, bardzo źle. I podobnie może się zdarzyć, że będzie sytuacja, w której ten doczep będzie widoczny. No, tak czasami jest. Czasami też ubrudzimy się i musimy pół dnia chodzić gdzieś z jakąś plamą, bo nie jesteśmy w stanie się przebrać. To się zdarza, ale nie chodzimy codziennie brudne i codziennie z plamami. Jeśli decydujecie się na doczepy, to rozsądnie. I rozsądek też dotyczy tego, jak przedłużone są te włosy i jak mocno widać, że mamy na przykład warstwę swoich włosów gdzieś powiedzmy dotąd, a nagle wypływają nam zupełnie długie włosy. To widać i to nie wygląda elegancko i to na pewno nie wygląda naturalnie. Ja teraz męczę się z włosami, bo musiałam je obciąć, bo musiałam obciąć już całą moją pozostałość po blond włosach i nie jest to moja wymarzona długość włosów, to znaczy nie chodzi o to, że jakoś bardzo jest mi źle i czuję się ze sobą źle, tylko po prostu wolę siebie w dłuższych włosach. No ale gdybym teraz nagle zrobiła sobie doczepy do pasa, to byłoby widać, że tu jest moja warstwa włosów, a tu nagle są bardzo długie doczepy. Ten kompromis nie byłby kompromisem, to by po prostu źle wyglądało. Zostańmy jeszcze przy włosach, skoro już tyle o nich powiedziałam i powiedziałam o tym, że musiałam obciąć moje resztki po blondzie, bo kolejny błąd dotyczy odrostów. Jeśli znacie mnie dłużej, ja w internecie tworzę już od ponad 6 lat, to wiecie, że przeszłam przez etap bycia blondynką, a w pewnym momencie nawet tlenioną blondynką. To jest mój naturalny kolor włosów. Bardzo długo do tego koloru włosów wracałam i wiem, co to znaczy zmagać się z odrostami. Wiem, że zapuszczając moje włosy, nie zawsze mogłam wyglądać idealnie i nie zawsze mogłam wyglądać tak elegancko, jak chciałam. Dołożyłam jednak wszelkich starań, by mój powrót do naturalnego koloru był jak najbardziej zrównoważony. Farbowałam całe włosy na kolor zbliżony do mojego naturalnego. Później, dopiero gdy te włosy były już dosyć długie, to było widać, że w pewnym momencie mam swoje włosy, powiedzmy dotąd, a niżej już mam jasne końcówki. Gdy jednak stylizowałam te włosy, one się ze sobą mieszały, to wyglądało to po prostu trochę jak takie ombre, no ale w pewnym momencie już teraz powiedziałam, że stop, nie chcę dłużej być taka niespójna w tych włosach, lepiej będzie wyglądało, jeśli będą w jednym kolorze wszystkie. Bo zupełnie inaczej wygląda ombre, które wykonuje, czy sombre, które wykonuje nam fryzjer, gdy ta gradacja jest taka rozsądna i te przejścia i to wszystko nie jest oddzielone po prostu taką linią, a inaczej wyglądają odrosty, które są po prostu prostą linią. Bardzo złym trendem, przez który ja też przeszłam, był ten trend, kiedy widoczne były po prostu odrosty, kiedy farbowało się włosy w ten sposób, żeby odrosty były widoczne. Nie róbcie tego. Jeśli chcecie wyglądać elegancko, jeśli chcecie dążyć do elegancji, nie róbcie tego. Każda z nas musi, mam wrażenie, że każda z nas musi przejść w swoim życiu taką drogę poszukiwania swojego idealnego koloru włosów. Ja przeszłam przez wszystkie możliwe kolory włosów, zapewniam Was. Nie, czarnych włosów nigdy nie miałam. Na szczęście.
w tym też wyglądałabym zupełnie tragicznie przy moim kolorze skóry, ale miałam rude włosy, takie żarówiaste naprawdę. Miałam czerwone włosy. Byłam blondynką, tlenioną blondynką i na końcu, gdy już trochę zaakceptowałam siebie, dostrzegłam, że ta naturalność jest jednak pożądaną cechą. Wróciłam do swojego naturalnego koloru włosów. Jeśli decydujemy się na farbowanie włosów, to musimy mieć świadomość, że będziemy musiały regularnie chodzić do fryzjera, by ten odrost niwelować. Po prostu. Tak jak z tymi doczepami. Jeśli się na nie decydujemy, to musimy mieć świadomość, że regularnie będziemy musiały te doczepy podciągać, poprawiać, albo będziemy musiały unikać takiej zabawy włosami, żeby sobie czegoś nie zepsuć. 9. element, który ma negatywny wpływ na nasz wizerunek i może uczynić go tanim, będzie powiązany z tym, co powiedziałam, czyli, że na szczęście nie miałam nigdy czarnych włosów. Chodzi mi o niedostosowanie koloru włosów do urody. Czarne włosy, gdy mówimy o takich kruczo-czarnych włosach, pasują bardzo niewielu kobietom, które naturalnie tych włosów takich nie mają. Na czarne włosy często decydują się Polki, które mają jednak delikatną urodę, często taką urodę stonowaną, stonowanej jesieni na przykład, albo stonowanego lata, spokojną, nie lubiącą przesady i nagle na głowie znajdują się czarne włosy. To nie wygląda harmonijnie. Ja, gdy miałam rude włosy, takie żarówiaste, chyba nie znajdę teraz zdjęcia, ale jeśli znajdę, to Wam pokażę, to też nie wyglądałam harmonijnie. Wyglądałam tanio i tandetnie, bo to po prostu nie współgrało z moją urodą. To nie były takie ładne, rude włosy, to była taka żaruwa. Podobnie z czerwonymi włosami, o których Wam powiedziałam. Eleganckie włosy to włosy w kolorze, który występuje w naturze. Czerwone włosy w naturze nie występują, niebieskie włosy w naturze nie występują, zielone włosy w naturze nie występują. Eleganckie mogą być kolory takie jak blond, rudy, brąz, czerń i wszelkie ich odcienie, które możemy w naturze spotkać, u człowieka spotkać, ale już kolory kolorowe nie. Jeśli chcecie pracować nad swoim wizerunkiem, czynić go jak najbardziej eleganckim i drogim, ale ponownie nie chodzi o pieniądze, tylko o taki efekt dopracowania i harmonii, to zwróćcie uwagę na to, jeśli będziecie wybierały sobie później kolor włosów, jeśli chcecie go zmienić. Warto porozmawiać z zaufanym fryzjerem, z ekspertem, który nie będzie się zgadzał na wszystko, co chcecie, byście tylko skorzystały z jego usługi, tylko faktycznie doradzi Wam najlepsze, najrozsądniejsze rozwiązanie. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, związana jest z postawą ciała. Taka postawa ciała. Taka postawa ciała, jak się zapadnę jeszcze w tym fotelu, albo gdybym teraz miała na sobie buty na obcasie i szła tak człapiąc, nie mogąc utrzymać równowagi, taka zgarbiona, patrząc tylko pod nogi, z pewnością nie wyglądałabym elegancko. Postawa ciała ma ogromny wpływ na nasz wizerunek. Jeśli będziemy chodziły tylko tak, takie zgarbione, zapadnięte z telefonem przed oczami, to trudno będzie o ten drogi, ekskluzywny, elegancki wygląd i o pracę w ogóle nad takim wizerunkiem. Otwarta klatka piersiowa, głowa podniesiona do góry, ciągnie nas balon do góry, spojrzenie przed siebie, a nie cały czas w dół. Nam od korzystania z telefonów komórkowych i od komputerów robi się tutaj wdowi garb w bardzo młodym wieku. Ja niedawno przeszłam całą taką fazę fizjoterapii, która pracowała u fizjoterapeuty, wykwalifikowanego fizjoterapeuty, która pracowała nad postawą mojego ciała. Fizjoterapeuta zrobił mi zdjęcia przed i po, gdy zaczynałam i gdy kończyliśmy ten cykl i choć nie mogę Wam pokazać, nie chcę Wam pokazać, bo nie chcę Wam pokazywać moich zdjęć w bieliźnie. Gdy zobaczyłam ten efekt, to byłam naprawdę w szoku. Postaram się tutaj wrzucić Wam zdjęcie samej głowy, na przykład jak bardzo zmieniło się jej położenie. Gorąco Was zachęcam do pracy nad prawidłową postawą ciała. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że te porady Was uczulą na pewne elementy, które czasami przestajemy zauważać. Czasami patrzymy na jakąś kobietę i mówimy, ona ma to coś. Ona ma tę klasę. A ona po prostu czasami nie ma tego wszystkiego, nie ma sztucznych rzęs, nie ma doczepów, które widać, nie ma powiększonych, dużych ust, które wyglądają bardzo nienaturalnie, czy też nie ma zmienionego koloru włosów. Czasami lepiej jest nie mieć, niż mieć. Pomyślcie o tym. Takie łagodne spojrzenie na siebie ma bardzo dobry wpływ na głowę. Kończąc, jeszcze raz gorąco polecam Wam aplikację BookBeat, dzięki której możecie pracować nad tym, co najważniejsze, czyli nad swoim intelektem, być kobietą oczytaną, pewną siebie, mającą mnóstwo tematów do rozmowy, bo książki to jest zawsze bardzo dobry temat do rozmowy.
Mój kod Aleksandra P. albo link, który jest w opisie filmu, umożliwi Wam słuchanie audiobooków przez 30 dni zupełnie za darmo. Bardzo Wam dziękuję i my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia!